W Gumnach zarząd klubu LKS Korona zorganizował kolejną edycję amatorskiego turnieju tenisa stołowego. Mogły brać w nim udział tylko osoby, które nie zajmują się profesjonalnie tym sportem. Najmłodszy uczestnik zawodów miał 12, a najstarszy 73,2 lata. W tej chwili, w tym roku była siódma już edycja, kolejna i mamy nadzieję, że to jeszcze potrwa jakiś czas i jeden dzień dłużej niż koniec świata. Uczestników było 20. Po raz pierwszy myśmy zastosowali systemem takim pucharowym, do dwóch przegranych zawodnicy odpadali i był to system taki dosyć trudny dla wszystkich, bo niektórzy musieli się pogodzić, że po dwóch przegranych odpadali. Do tej pory mieliśmy system każdy z każdym, trwało to co prawda dłużej, był to bardziej taki sprawiedliwy system. No ale musimy się przystosować do aktualnych przepisów obowiązujących wszędzie na zawodach i turniejach. Poziom z roku na rok jest coraz wyższy, ponieważ dochodzą do nas zawodnicy, którzy grali w klubach. Oni nie uczestniczą w zawodach, bo to mamy turniej amatorski o Puchar Wójta Gminy Dębowiec. I w związku z powyższym ten poziom z roku na rok rośnie, bo to są naprawdę zawodnicy, którzy grali nawet w Anglii i byli trenerami ligowych klubów tenisa stołowego w Szkocji na przykład. Z młodzieżą to jest trochę trudniej. Mam nadzieję, że z roku na rok to będzie się poprawiać. Będziemy apelować już do dyrekcji szkół, żeby ten sport rozpropagować w szerszym zasięgu. No ale niemniej jednak mieliśmy tutaj 5 czy 6 zawodników tacy ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych. A kiedy odbywają się tutaj u Was zajęcia, czy kiedy można pograć? Zajęcia mamy 2 razy w tygodniu i zapraszamy wszystkich, którzy kochają ten sport i chcą się po prostu oderwać od tych laptopów, telewizora, od tych mediów społecznościowych, bo tu mamy naprawdę wspaniałą atmosferę i wszyscy tutaj tworzą taką wspólną rodzinę. Rozmawiam właśnie z mistrzem. Puchar po raz który to już? 3. A z rzędu? 3. nie z rzędu, w zeszłym roku było 2. I jak było na tym turnieju? Trudno, łatwo? Tak o dziwo było jakoś dla mnie łatwiej jakby. Rok był trudny, bo miałem operację, przerwy w treningu i tak dalej, ale jakoś na turnieju poszło dość gładko. Jak długo już pan gra w ping-ponga? Gram dosyć długo, ale miałem 23 lata przerwy. Dobrze, a obecnie to 4. rok. I jaka tutaj atmosfera? Super atmosfera. Fajną grupę mamy takich kolegów. Młodzi chłopcy też chodzą, trenujemy ich. Bardzo fajna grupa. Jak się grało? Bardzo dobrze. Jaki poziom na turnieju był? Bardzo wysoki. Czy poleca pan tutaj to miejsce na... Jak najbardziej. Super organizacja, super się gra i jest naprawdę super. I jakie wrażenia po turnieju? No, cudowne, no. Trzeba dać inny wygrać, żeby nie płakali. No, a mi to znowu będzie takie miejsce zajmne. 1., 2., 3. Ważne, żeby być w 1. 10. Tak? Bardzo ciekawy turniej. A jaki mecz najtrudniej ci się grał? Z takim Michałem bardzo trudny mecz, przegrałem go. Ile meczów wygrałeś, ile przegrałeś? Przegrałem 2 i wygrałem 2. I jak ogólnie oceniasz poziom tutaj na turnieju? No, bardzo wysoki poziom i ciężko się tu gra. A które miejsce miałeś? 7. A gdzie trenujesz teraz? Aktualnie tutaj gram. I jak ci się tu podoba? Bardzo fajna atmosfera i ogólnie się super gra. Bardzo sympatyczna atmosfera. Wszyscy jesteśmy na zasadzie na stopie koleżeńskim i w związku z tym ta atmosfera bardzo pomagała w osiągnięciu wyników i bardzo dobrze się grało, super warunki, hala i oby takich turniejów więcej i oby ta chęć grania w ping-ponga była coraz popularniejsza, bo jednak ruch to zdrowie. No bardzo fajnie, jako najstarszy uczestnik. Tak? Tego, no, najstarszy. No ile już tych wiosenek stuknęło? 73. No. To które miejsce było? No gdzieś tam chyba w 13, ale to... To z każdym rokiem jest coraz lepiej czy gorzej, czy jak to wygląda? W tym roku było lepiej, bo był system każdy z każdym, a w tym roku jest pucharowy i po dwóch takich przegranych się odpada, nie?
To tak mi trafiło akurat, ale nie jestem zadowolony jako na ten wiek, chociaż zwycięzca turnieju jest prawie w podobnym wieku, on jest od 2 lata młodszy chyba, ale już z kolei zdobył ten puchar 3-krotnie chyba. Jak to zrobić, żeby tak długo utrzymywać dobrą formę? To znaczy nie ma na to jakichś przeciwwskazań czy zaleceń, ale no, trzeba trenować, dużo sportu używać, jazdy na rowerze,